Cześć, słuchacie podcastu Luźno przy kawie, gdzie jak co tydzień przychodzimy do Was z dawką informacji, z dawką pozytywnej energii, z dawką miłości, no co? A co ty jesteś? Woodstock czy coś takiego? What the Woodstock? Woodstock Chain czy coś takiego? Poland Rock Festival teraz. Zapraszają Adam Borodo, no już nie Adam Sobina i Maciej Welc. A czemu się ze mną przedstawiasz? Wypadałoby się przedstawić jeszcze. Cześć, raz. A, no, tak. No to możesz się przedstawić. Witamy Was. Maciej Welc. Adam Borodo. Adam Sobina. Nie wiem, w którą stronę patrzeć. Tylu Was tu jest dookoła. No, jest Adam, jestem ja. Nie wiem, czy aż tylu. Ja nie wiem, co ty na tym wyjeździe miałeś. Maćka dwa tygodnie nie było, to teraz od razu już jest zagubiony. I zaczyna teraz od razu świrować. Cześć, dzień dobry, witamy Was w podcaście Luźno przy kawie. 144 odcinek, 4/6 sezon. Letnia aura, bo na dworze jest w tej chwili... 27 stopni. Czy 144 to 12 do kwadratu? Tak to było? To takie matematyczne zagadnienia. Ty. No, Maciej, jakby ja nie wiem, do czego dążysz, ale niech ja będzie. Ja też nie, ale... Tak. Nie ma znaczenia. 144 odcinek, posłuchajcie, dzień dobry, dzisiaj bez Kuby. Kuba wypiął... Tak, to było 12 do kwadratu. Tak. Kuba zdjął gacie i wypiął pupę na nas, powiedział, że nie będzie z nami nagrywał. Szkoda, no. Szkoda, nie? No, jako... trudno. Jego strata. Lubiłem go. Dzisiaj mamy... To odcinek bez Kuby dzisiaj powinno z tytuł odcinka. No, ale to będziemy powtarzali tą samą nazwę. Odcinek wyjdzie w trakcie. Już wiemy, że Maciej pisze tekst odcinka, przykro mi, Maciej. Tak? Zostałeś wybrany w takim głosowaniu jawnym wśród słuchaczy na żywo i nie możesz powiedzieć nie. No trudno, to będę pisać w takim razie. A dziwnie się siedzi tak przykręcając głowę na bok. Właśnie o to mi chodziło, że ja tak... A jeszcze mam słaby profil przy tej kamerze, nie? A ja teraz siedzę idealnie, bo nie muszę w ogóle skręcać głowy, po prostu się patrzę na was. Niektórym to dobrze. Co za głupia rozmowa. Dobra, a powiedzcie, to teraz, jak jesteśmy już przy tym naszym odcinku, to doszła nowa patronka do nas, Natalka. Witamy bardzo serdecznie w gronie naszych patronów. Siema Bartku, też Bartek do nas napisał, siema. Natalka dołączyła dzisiaj jako patron podcastu, więc dzisiaj Flat White będzie również dla Natalki. I przy okazji ja bym chciał, mogę tutaj zmienić na oklaski? Możesz. Tak. Zrób mi oklaski ładne, tylko musisz podgłośnić. Tak. Najpierw wyłącz, oj teraz. Bo to jest dla Natalki w sumie, bo Natalka dzisiaj obroniła magisterkę i została panią magister, więc pięknie. Zakończyła dzisiaj. Gratulacje. Nasza słuchaczka, więc gratulujemy Natalce zakończenia. Dzisiaj chodzi o środę, wyższy. Nie o piątek. Właśnie tak, przepraszam, no bo ja oczywiście my z odcinkiem na żywo, że tak powiem, nagrywamy tak i gadamy. No dobra, panowie, no to jakby chyba nie ma co przedłużać. Aha, właśnie Maciej, może ja w takim razie zacznę, ja sobie tutaj zatem markuję i opowiedz, tak żeby inni byli zazdrośni. Jak tam było na wyjeździe? Dobrze, to opowiadam w takim razie. Byłem w Chorwacji, w Splicie. I... Samolotem leciałeś? Tak, leciałem. Nie odwołali ci samolotu? Nie, aczkolwiek o tym zaraz będę miał taką historię. Dobra, ale do tego zaraz dojdziemy. Tak, poleciałem samolotem bezpośrednio Gdańsk-Split. Tutaj nie będę opowiadać o szczegółach podróży. Dotarłem na miejsce i co? Pięknie, cieplutko, codziennie cieplutko. Zastanawiałem się, czy brać bluzę tam w ogóle. Gdzie, bluzę do Chorwacji? Tak. Ja ostatecznie nie użyłem ani razu. Długich spodni też nie ubrałem. Także... Jak mógłbyś w bagażu wziąć inne rzeczy, a ty jakby bagaż wypełniłeś sobie koszulkami, czy bluzą? Miałem tylko podręczny bagaż. To i tak nie mogłem alkoholu wziąć. Och, znaczy nie żeby alkohol był tą rzeczą, którą chcę brać. Istotną. Tak? Chodziło o kawę z kawabiurze.pl. Mogłem ją na przykład wziąć. Feronesi, składu RPK 2022, dokładnie. No dobra, no i co? I fajnie? Bardzo fajnie. Wiesz, to był taki trochę mój powrót do Erasmusa. A, bo ty opowiadałeś rzeczywiście. Tak. W pierwszym odcinku, jak zadebiutowaliście w LPK, to rzeczywiście opowiadałeś, nie? Tak. Jak pamięta. To był mój taki powrót do Erasmusa, gdzie na takie dodatkowe niecałe dwa tygodnie pożyłem znowu tym życiem takim beztroskim, tym razem bez nauki już. I co, wróciłem do ludzi, niektórych znałem, niektórych poznałem, naprawdę bardzo fajnych, także
super wspominam ten czas. No, czyli generalnie pojechali, żeby ziomeczków z uczelni odwiedzić częściowo. Tak, tak. Fajnie. Po części tak. Kurde, taki to fajnie ma. Lata, sam, wolny jak ptak, elektron. Tak, tylko najcięższy był powrót, bo z 28 stopni w splicie wracaj... Do 16 wróciłeś czy do 14, także na pół się podzieliło. No i... Ale i tak nie widać, pór roku, a wy jak nas słuchacie, to pewnie jesteśmy w tym wszyscy w tym super gorącym okresie dwutygodniowym, gdzie tam 37 stopni nie da się żyć, bo my dzisiaj jesteśmy, posłuchajcie, w naturalnie klimatyzowanym studiu u Adama. I Adam nie powiedział tym razem. Tak gorąco, jest ty tak dzisiaj gorąco. Zapowiadałeś odcinek, mój drogi. No tak, ale to twoja... Nie o tym dzisiaj. Twoje naturalnie klimatyzowane studio. I posłuchajcie, jest tak gorąco ten, ale przyjemnie, więc piszcie i dawajcie znaki. No dobrze. Tak. To lecimy z tematami już? To zaraz, to ja teraz powiem wam o mojej historii. Poprosimy. A propos latania. Boisz się latać. Nie. Pilot z tobą nie leciał. Rainman. Nie. Dobra, dawaj, no. A więc dawno temu w styczniu, kiedy to przyjechałem na święta w trakcie Erasmusa i musiałem wrócić do Splitu z powrotem. Siedzę sobie na pożegnalnej kolacji z rodzicami. W domu? Nagle dostaję, nie, akurat to było gdzie indziej. A rodzice jak wsiadłeś do samolotu, pewnie odpalali szampana. Nie, zaraz. No właśnie, siedzimy sobie jeszcze wcześniej i nagle dostaję maila. O, twój jutrzejszy lot został odwołany. Myślę sobie... No nie, jeszcze jeden dzień z rodzicami, nie. No i nie, co teraz? Nie. No i dzwonię tam do... Nie wiem, to chyba był... A, to był KLM. Holenderskie, proszę, królewskie linie. KLM-em tak. Latają. I mówię, co zrobić? No i powiedzieli, no to przełożymy na kolejny dzień. No spoko, ale słyszałem, że skoro odwołali, to przysługuje mi odszkodowanie. Mhm. I otrzymałem po 7 miesiącach to odszkodowanie w wysokości 250 euro. Czyli tysiaczek? 1170 zł. Pięknie, no to jakby... I teraz, tak. I myślę, zostałeś sobie, patronem za jeden, RPK. Za jed... No tak, tak, tak. Myślę, za jeden dzień później przylecenia do Chorwacji, to jest całkiem niezłe wynagrodzenie. I pomyślałem w ten sposób. Co gdyby wykupić wszystkie loty za 20 zł? Najtańsze, jakie znajdziesz w całym internecie. Wszystkie, jakie tylko znajdziesz. Powiedzmy, za 1000 zł kupisz 50 lotów za 20 zł. No. I teraz... Liczysz na to, że przynajmniej jeden z nich zostanie odwołany, dostajesz za to 250 euro, inwestycja się zwraca. A co jeśli hipotetycznie akurat ty wybierzesz te loty, które nie zostaną odwołane i na przykład jakiś sąsiedni lot Ryanaira, bo nie jesteś w stanie wykupić. Ale to będziesz do przodu, przepraszam, będziesz do przodu tylko 20 zł. 170. Ale w sytuacji, w której aha, 10 dobra, bo zostanie jeszcze odwołane, 1100, dobra. Jeżeli 10 lotów zostanie odwołanych, to jest jakaś gruba rozkmina. To jesteś tak bogaty, że... No, może nie tak bogaty, ale jest to, myślę, że całkiem niezła inwestycja. I jak widziałem ostatnio na lotnisku, ile lotów jest odwołanych, no to myślę, co może pójść nie tak. I coś ja myślę, że może być sytuacja, w której oni skumają, że ty jesteś taki spryciula i na przykład mogą powiedzieć, po że nie byłeś... jestem Mr. Worldwide. Zastanawiam się, a co będzie na przykład w tej sytuacji, że będzie odwołany lot na przykład w momencie wejścia on board i na przykład, bo nie wiem, jakie są przepisy jak dokładnie. Jak już jesteś on board, to dobra, nie, ale na zasadzie, że, tak, że już przejdziesz check-in, tak? A Maciek nie zrobi check-inu i na zasadzie stwierdzono, no i tak nie boją się na lotnisku, to gąsi nie dostajesz od szkodowania. Nie wiem, czy coś takiego w ogóle jest. Taka zabawa z wami. Ja tu chciałem pospekulować sobie o sposobach na inwestycje, na biznes, a tutaj spekulacje to trzeba z panem Glapińskim porozmawiać. To jest najlepsze rozwiązanie spekulacyjne, jakie tylko jest, liczyłem, tak naprawdę. Liczyłem na większy entuzjazm z waszej strony, na mój genialny pomysł. Znaczy ja ci, biję brawo, ja tak naprawdę o to pytam, bo zazdroszczę, no pojechałeś sobie, byłeś w innym klimacie, ludzie się do siebie pewnie uśmiechali, było całkiem przyjemnie, tak, miło, tak. Uprzejmie, no właśnie o tym mówię tak naprawdę. Ale no. Kupowanie 50 biletów za 20 zł, to myślę, że to jest... No macie i tak, no jak weźmiesz kupisz, to stwierdzisz na przykład i każdy kupujesz jeden po drugim i nagle stwierdzasz, no a tam niech nie odwołują, tylko sobie polecę, nie? No to ale ty jak... kupujesz w opcji... w tą i z powrotem, czy tylko w jedną stronę? To do uzgodnienia jeszcze. A nie przemyślałeś do końca tego planu. Jeszcze nie myślałem. A jak nie odwołują na przykład i... Jesteś w dupę? I nie, nawet nie, że jesteś w dupę. Wyobraź sobie, że ktoś chciał polecieć na przykład za granicę i patrzy, że są dwa... Na przykład chce polecieć ze swoim partnerem, partnerką. To overbooking jest, tak? Po to jest overbooking. Oni przewidują, że jest taki cwaniak jak ja.
i robią overbooking i oni tam Mr. Matthew Wells, please proceed immediately to the gate. Rodo, nie mogą. Nie ma go. A, nie ma go. Dobra, no to wypieprzyć w takim razie, nie? Dokładnie. Chciał 250 euro odszkodowania. Nie, no tak, to jest ten problem. Ja próbowałem z lotem kiedyś odzyskać. Odzyskałem, ale też tak dziwnie czekałem. Ale w ogóle jeszcze jedno pytanie, bo widzę, że 7 miesięcy, studenci to... z Erasmusa Plusa nie latają tymi niemieckimi, tylko z jakimiś KLM-ami, sami American Airlines i tak dalej. To była najtańsza możliwość. Ale rozumiem, że Unia Europejska płaciła za to? Za Erasmusa? Nie, za Erasmusa, no za Erasmusa między innymi, ale chodzi o to za dolot. Czy musiałeś sam za dolot zapłacić? Sam. O matko, jaki bogaty ja jeszcze. Ja dostaję tam pulę, dostaję pieniądze i zanim ten starszy jest dobrze płatny chyba jednak. Zajebiście płatny, no bo... I wyżyć i tak dalej. Proszę, ale on, posłuchajcie, no sam musiał sobie kupić bilet i poleciał KLM-em i jeszcze pewnie obiad dostałeś tam, nie? Na tym KLM-ie. Nie, no coś, ty kupił sobie w Starbucksie kawę. Kawkę kupił w Starbucksie, tylko nie miał iPhone'ika niestety, nie? Nie było tak wcale. O Jezus, Maciej, by ty cię trzeba mocno przeszkolić tak naprawdę. Drodzy słuchacze, zapraszamy do komentowania, jak jesteście z nami. Dobrze, to tyle splitowego, że tak powiem... i niesplitowego lotu Macieja. Przejdźmy do mięsiwa, które tutaj dla was mamy, a trochę się tego uzbierało. Dobrze. Ja myślę, żeby najpierw z jakimś luźnym tematem, bo twój pierwszy temat, który wrzuciłeś, jest super, ale trzeba by... Nie, to potem, bo to trzeba go potem rozwinąć, no. Tak, bo ten. Natomiast pytanie, czy ja mam zacząć, czy chcesz? Proszę. Ten? Słuchajcie, ja zacznę nawiązaniem do poprzedniego odcinka, jak rozmawialiśmy pewnie o tym. O czym? O torze? Nie. O Andrew's Shocie chciałem powiedzieć. O torze też sobie pogadamy. Krótka recenzja wleci. Natomiast słuchajcie, kochani, w zeszłym tygodniu rozmawialiśmy o shotach takich alarmowych, że tak, niektóre... słuchałem nawet. Niektóre dziewczyny mogą zamówić w barach i zarówno w Polsce, jak i za granicą, że pojawia się ta inicjatywa, że są shoty na zasadzie, żebyście mogły, drogie panie, zamówić w przypadku, jak się czujecie w sytuacji stresującej, ktoś was nagabuje, to wtedy obsługa albo wyzywa taksówkę dla was, albo jakoś was pomaga. Eskortuje, pomaga i tak dalej. Rzeczywiście, no to... mówiliśmy, tutaj było zdjęcie z Wrocławia przytoczone z Twittera. Tak, no i generalnie chodzi o to, że bar tutaj jeden stworzył Johnny Depp shot i to jest po to, żeby pomóc mężczyznom, którzy się czują unsafe. A to też jest bardzo ważne, bo o tym się też nie mówi. Żeby im również pomóc. Słuchajcie, uważam, że generalnie to jest dobre, ponieważ jakby faktycznie, oczywiście najczęściej to problem dotyczy pań, no ale nie możemy dyskryminować jakby panów, bo panowie też mogą mieć ten problem. No i tutaj w męskiej toalecie jest tak, że Johnny Depp shot here to keep you safe. Feeling unsafe or scared, just come to the bar and order Johnny Depp shot. I albo właśnie, i te same zasady, czyli że on the rocks, czyli na... Już jadą po ciebie, Adam. Jadą po... On the rocks, czyli staw dzwoni po taksi dla ciebie, tak. Line to jest staw dzwoni po policję. A nit po prostu tylko eskortują ciebie bezpośrednio z budynku, tak? Tak, także... Pomagają ci wyjść. Także prawie ta sama zasada, co ostatnio. Tylko, że to nie w całych Stanach, nie? Nie, ale chodzi o to, że w ogóle to się pojawia, bo myślę, że to się rozprzestrzeni nawet na Polskę w pewnym momencie. Zastanawiam się, ile razy będzie... Johnny Depp będą wszyscy zamawiali, Lime'a tak. Wyższe. Natomiast, wiecie, no z drugiej strony nawiązanie dosyć dosłowne do... jednak ofiary przemocy domowej, jakim był Johnny Depp, więc tutaj tak bezpośrednio. Tutaj ale to widzę połączone... Karetka nie może trafić trochę, bo zrobiła kółko. Ale tak naprawdę połączone całkowicie, no to jest co, w nawiązaniu po prostu przejść Johnny'ego Deppa, które są. Pytanie okej, no myślę, zastanawiam się też, na ile to jest wyciągnięte tylko po to, żeby nie wiem, zbudować jakiś tam hype, tak? Bo widzę, że to zostało wykopane na Reddicie tak naprawdę. Spoko, no czyli inicjatywa jest okej, tylko pytanie, przepraszam Maciej, tylko pytanie jest takie, czy to bardziej skierowane, czy to jest w odpowiedzi na to, oczywiście ten problem przemocy do mężczyzn też istnieje, o nim się coraz mniej mówi, bo rzeczywiście bardziej widoczne są te męskie przejawy agresji. Coraz więcej się zaczyna właśnie mówić, że to z jednej strony, że mężczyźni też są ofiarami. Na zachodzie jest już właśnie trochę, znaczy nie odwrócenie trendu. Czy w domu, czy w klubie? Czyli historia, którą też opowiadaliśmy kiedyś, jak u nas gościem był
Mieliśmy gościa, tak też opowiadał właśnie ze swoich barmańskich, że tak powiem, przeżyć o właśnie kliencie, który mu się zwierzył, że kobieta go po prostu bije, nie? No ale to myślę, że to Maciej częściowo chyba w domu, bo ja nie wiem, jak to jest w klubach, dawno nie byłem tak naprawdę i... Wiesz co, ja sobie jestem w stanie wyobrazić sytuację, że jakiś starszy facet nagabuje młodszego, tak, na zasadzie... Aha, to facet faceta. No, albo no, kobieta faceta również, w sensie... Z kobietą nagabującą faceta w... Miejscu klubie nie widzę jakoś takiej, ale no, w sensie, nie mówię w miejscu publicznym, ale w klubie, w sensie to musiał być ktoś, no nie wiem, z mojej perspektywy, ja sobie tego nie wyobrażam jakoś tak, wiadomo, jest to możliwe, ale to musiałby ktoś być taki bardzo, nie wiem, nieasertywny, żeby po prostu nie móc odejść, rozumiem, jako, wiesz, jak kobieta... Ale no to równie dobrze możesz powiedzieć kobiecie, że mogłaby odejść, no to jest, ale, no, wiesz... Wiesz, jest jednak trochę... Różnica taka, nie wiem, i pod względem fizycznym i... no bo... No okej, okay, jakby I get your point, ale mówię, że zależy, bo na przykład wyobraź sobie sytuację, że właśnie podchodzi do ciebie łysy, duży facet, no który tak, siedzi no po prawej stronie mógłbym... twojej no to wtedy i czujesz tak, się bardziej. Niebezpiecznie, bo składa ci jakieś propozycje, nie chce odejść i... No to wtedy jak najbardziej. Jak pójdziesz jak do toalety, tak. To pójdzie i tak za tobą, no więc... Nie wiem, no nie chcę tutaj spekulować, bo uważam, że jedna i druga płeć może drugi wyrządzić krzywdę, wszystko zależy oczywiście od innych czynników, natomiast no dobrze, że jakaś taka opcja jest, bo oczywiście stawiam, że to jest bardziej viralowy ruch, żeby tutaj podpromować bar i po prostu jakby tam coś pokazać. Jest ciekawe, czy to się będzie przyjmowało. No zobaczymy tak naprawdę, nie? Bo temat... No fajnie, że go wrzuciłeś, no jest jakby w kontynuacji, w nawiązaniu tego, co mówiliśmy w zeszłym tygodniu, ale no mimo wszystko w Polsce nie wiem, co musiałby być, nie wiem, i co musiałbyś zamówić, że tak naprawdę o tym się też nie mówi. Ja generalnie, jeżeli w ogóle, to widzimy ten przejaw agresji w stosunku do kobiety. Dobrze, panowie, ja bym chciał, statystycznie mogę? Tak, Mark. Tak, poproszę, żeby tutaj też 16, osoby, 20. które chciałyby przeskoczyć z naszego gadania, to chciałbym, żeby to się pojawiło. Statystyki. Wiecie, że lubię statystyki. I tak naprawdę chciałem się was zapytać, bo pojawił się bardzo fajny raport z badania, które zostało przeprowadzone przez Krajowy Instytut Mediów, w którym bada się, jak seniorzy w Polsce korzystają z mediów, tak? Powszechnie korzystają i z czego korzystają. Jak myślicie, seniorzy, czyli grupa definiowana jako Polacy w wieku 65+, z czego, z jakiego urządzenia najczęściej łączą się i przeglądają wiadomości, może nawet nie wiadomości, tylko treści, które pojawiają się w internecie, a może nawet słuchają naszego podcastu. Komputer. Z komórki. Komórki. Z komórki. Okay. Tak naprawdę komórek, nie? I to też widać, a komórka pewnie będzie wynikała z tego i to też w badaniu się pojawia, że te osoby w grupie właśnie 65+, powszechnie korzystają z telewizora, tak? I to deklaruje 92% badanych osób w tej grupie. I tak naprawdę nic dziwnego, że 78,2% Polaków właśnie w tym wieku używa telefonu komórkowego. Spoko, no bo pewnie mają ten klimat, który my mamy, czyli coś leci i my tak naprawdę siedzimy i klikamy w klawisze, nie? Przeglądając, co jest, tak. I podtrzymując tą relację i... udzielając się na tych grupach najróżniejszych, na których po prostu próbują chociażby drzeć łacha, czy no, podnosić się dobrze na duchu, nie? Bo co innego zostało i tak naprawdę walczą dla swoich wnuków i dla swoich dzieciaków jeszcze tak naprawdę, nie? I teraz 45% z tej grupy, prawie 80% Polaków w wieku 65, która używa tych telefonów komórkowego, 45% i niecała połowa ma wciąż zwykły klawiszowy aparat telefoniczny. Kurwa, taka Nokia 3310 na przykład, czy coś takiego, nie? Aparat telefoniczny, to brzmi tak... No, brzmi to... Archaicznie. Archaicznie trochę, no, bo to ja też tak... Teraz jestem na etapie oglądania takiego serialu, który się dzieje 400 lat po... Znaczy 400 lat w przyszłości jakby i tam super zaawansowane podróże w ogóle w kosmosie, różne nacje. A jaki serial? Orville, czy coś takiego, nie? Na Disney Plusie. Jakby na czym innym, nie? To już by był Kuba, to by już stoczył bajkę z tego. Ale do czego dążę? Zwykły aparat telefoniczny to są zapewne te telefony, które osoby kupują, no bo czegoś tam nie widzą, ale też ten kontakt musi być, bo tak naprawdę ja mało osób już widzę, które używają albo korzystają z telefonów stacjonarnych. Macie telefony stacjonarne w chacie jeszcze? Wy osobiście? Nie. Albo wasi rodzice? Nie, ma. Moje rodzice mają. Telefon stacjonarny? Ale to jest chyba bardziej z przyzwyczajenia i tego, że pewnie w abonamencie telewizyjnym coś dali. Coś dzwonionego, czy...
Znaczy teraz, fotowoltaika. No teraz tak naprawdę telefon stacjonarny służy tak naprawdę do tego, że dzwonią tam reklamy, nie? Trochę tak jak w Stanach Zjednoczonych kiedyś było. Dziadkowie, o, jeszcze dziadkom zdarza się zadzwonić na stacjonarne, a nie na komórkę. No tak, no teraz, no to... Ale to chyba z przyzwyczajenia właśnie wynika. No właśnie, tak się zastanawiam, czy to z tego wynika, czy nie. No dobra. I teraz 33,4% z tej grupy Polaków 65% plus posługuje się smartfonem. Wśród ogółu Polaków 4+, 4+, posłuchajcie, tak? Czyli już mówimy o dzieciakach małych. Tak naprawdę ze smartfona korzysta 75% osób, nie? Ogółu Polaków 4+. I tutaj tak naprawdę bardzo, mówimy... Bardzo, bardzo dużo, bo jakby nie wiemy, jaki jest efekt długofalowy. W sensie chodzi o to, że już... W sensie ja nie jestem... Nie chcę tutaj ubierać czapki foliowej i tak dalej. Tylko chodzi mi o to, żeby dzieciaki aż tak dużo nie... Pytanie, ile czasu spędzają? Masz dane, ile czasu spędzają? 4 nie, tutaj akurat tego nie ma w tym badaniu, a szkoda. Tylko jest tak naprawdę samo wykorzystanie. Zaraz powiem, z czego korzystają. No, częściowo jest, tak? Ale tutaj jest jeszcze ważna rzecz, bo Krajowy Instytut Mediów podkreśla, że komórka to jest jakby jedyne powszechne użytkowane urządzenie w tak zwanych nowych mediów, tak? W tej grupie wiekowej 13% seniorów korzysta z laptopa albo notebooka, i 52% wśród ogółu Polaków 4+. Nie? I tutaj też mówimy o telewizorze, ale to jest ten paradoks, o którym ja mówiłem, że kiedyś myśmy się śmiali z rodziców, po co płacą za kablówkę tyle pieniędzy, a teraz oni się mogą naśmiać, po co my płacimy tyle za VOD. No tak, bo to jest jakby ta sama zależność. Role się zupełnie... A nasze dzieci będą się śmiały, że nie mamy chipów, a i subskrypcji ale... na chipu i tak dalej. No, albo okularów po prostu. Swoją drogą często robicie tak, że puszczacie cokolwiek na Netflixie, no nie na Netflixie, ale na jakimś... portalu streamingowym i nie oglądacie tego? Bo ja zwykle, jak już puszczam, to raczej oglądam. Ja to mam jak Maciek. Znaczy, jak już oglądam, to jestem full skupiony. Nie, full skupiony to bez przesady, ale, nie, ja generalnie... ale że faktycznie oglądam i patrzę, co się dzieje tam. Ja teraz zacząłem czwarty sezon Westworld, jest full focus, odłożony telefon. No tak, ale to są seriale, które musisz obejrzeć ze ale skupieniem. Ale ja raczej nie oglądam takich, nawet jak oglądałem taki, jak z Tosią oglądaliśmy Tasiemca, najbardziej znanego chyba we wszechświecie. Moda na sukces. Friends. Nie? Klam? Nie. To było tak, Klebania? Że i tak jakby... Jak miłość, dziękuję, właśnie o to mi chodziło. Na wspólnej. Znaczy, raczej na skupieniu, nie. Na wspólnej Adam Weekend, no i tam TVN nie ogląda, nie wiesz, od poniedziałku do czwartku. Ale w ogóle nie, a propos Friends, nie wiem, czy widzieliście, że jest tam jest drama, że nagle to jest homofobiczny zły serial. Ale... No to zaraz możemy o tej dramie porozmawiać, ale ja bym chciał, żebyśmy nie wątkowali, tylko jakby dokończyli to, co Maciej powiedział z tego VOD. Mi się czasem zdarza puścić coś, co jest na przykład Family Guy'a, którego lubię. Mhm. Wielokrotnie oglądałem, żeby sobie po prostu w tle gdzieś tam poleciał. No, ale to jest takie, bardziej jak mnie już męczy muzyka. Family Guy jest na Disney Plusie? Tak. Na Disney Plusie są wszystkie sezony. Od pierwszego, więc ogląda się całkiem zacnie, nostalgicznie Family Guy'a. No i oczywiście z lektorem. Oczywiście. I teraz wróćmy do z oglądania. Lektorem? Bait? No z lektorem jest, no można z lektorem. No nie, no Family Guy nie ogląda się z lektorem, ogląda się po angielsku. Każdy serial, jak jest taka możliwość, ogląda się po angielsku. Ale mówię, że jest lektor, jeżeli przepraszam, ktoś... Przepraszam, nie wyłapałem sarkazmu, jest za późno, przepraszam. Dobrze, już to dziękujemy, to było, to było tyle w podcaście. Nie? Ale... Ja nie wiem, co tam Adam pije, udaje, że dolewa sok jabłkowy. Zdejmą nas z tego YouTube'a, zablokują nam tą transmisję. A to jest bezalkoholowe, jak coś, jakby ktoś pytał. Zaraz... Drogi YouTube, poczekaj, pokaż do tego kamerę. Dobra, ale dajcie skończyć, panowie. Tak. I teraz te 92% to są te osoby, które właśnie korzystają z telewizora, jednak to nie jest sprzęt najnowszy. 71% używa płaskiego telewizora bez fabrycznej opcji dostępu do internetu. No, z drugiej strony, no jeżeli ogląda tą telewizję, to korzysta z tej telewizji na ziemnej albo po prostu ma gdzieś tam jakiś VOD, nie wiem, ewentualnie na komórce, tak? I tylko 26% korzysta z odbiornika z funkcją Smart TV. I tutaj mówimy, wśród Polaków 4+, posiadanie telewizora Smart deklaruje prawie 50% ankietowanych. I w ciągu 30 dni poprzedzających badanie tylko 5% Polaków w wieku 65+, korzystało z VOD. Prawie 14% z YouTube'a, a wśród ogółu Polaków 4+, odsetek wynosił odpowiednio ci, co korzystali z VOD 32%, a ci, co korzystali z YouTube'a 52%, nie? Czyli połowa tych osób, która jakby jest zaliczana do tego grona mediów powszechnych, nowych mediów i tak dalej, właśnie korzysta w taki sposób, nie? Spoko, ja się bardzo cieszę, że, bo wiecie co, bo tak czytając te statystyki, może wy też, drodzy słuchacze, podzielacie trochę moje zdanie, które się z tym wiąże, to tak naprawdę no, ten silny argument tego silver economy, tych starszych osób, które są w tym naszym kraju, często gęsto nasi dziadkowie, tak, i tak dalej, to słowo tak zwanego wykluczenia
wykluczenia cyfrowego, myślę, że ono jest trochę sztucznie pompowane przez media, bo te osoby są świadome i potrafią korzystać tak naprawdę. I to jest tylko posiadanie sprzętu dostępowego, bo jeżeli byście spojrzeli na najprostsze ruchy, które wykonujecie w internecie, oprócz odsłuchania podcastu, czyli wejścia w jakąś tam aplikację Spotify czy cokolwiek innego, no to co, do czego on służy? No służy ewentualnie do przeglądania mediów społecznościowych, czy walania TikToka, jak to robi Maciej, non stop po prostu oglądasz, nie? Od dwóch miesięcy nie ogląda TikToka. Niemożliwe. I teraz i prostych rzeczy, więc zastanawiam się, na ile ten argument mówiący o tym, że wykluczenie cyfrowe i tak dalej, to jest na siłę wrzucany tekst, tak samo jak pod tytułem, że nie wiem, co można, no można na siłę ludziom różne rzeczy wkładać pod tytułem, że jesteś nic nie warty i nic nie potrafisz i nie jesteś w stanie nic zrobić i powtarzasz to po prostu w kółko, nie? No to ta osoba się utwierdza. Oczywiście można powiedzieć, że czujesz się wykluczony, jeżeli nie możesz zapłacić za parkowanie w centrum miasta, dojeżdżasz swoim na przykład Ladą z 65 roku, tak naprawdę, nie? No ale masz to parkomet... Do, samochód. Dokładnie, tak? Ale masz parkomet, do którego możesz wrzucić pieniądze, ja często gęsto też, jak Skycash mi się nie chce włączyć, oczywiście to jest wygodne, bo siedzę w samochodzie, włączam, klikam, to wolę sobie podejść, wpisać ten kod i nawet nie drukuję tego papieru, tak? I na to samo wychodzi, więc bardzo się cieszę, że ci Polacy są świadomi, korzystają. Fajnie, że tyle ludzi korzysta z tego internetu. Z drugiej strony mają tą komórkę, będą mieli przy sobie. No i dobrze, ono jest wykorzystywane do jakichś konkretnych rzeczy. Tylko ta grupa też będzie się naturalnie zmniejszać. No ja patrzę po moich... A nie będzie się zwiększać? No właśnie, będzie się zwiększać. Znaczy, ta grupa... zmniejszać ta wykluczonych cyfrowo, ewentualnie. No ja nie mówię, powiedziałem po prostu o tym terminie wykluczonych cyfrowo. Mi tu bardziej chodzi o tych, którzy korzystają. Pewnie zmniejszy się grupa tych, co korzystają z klawiszowego na korzyść asystentów głosowych i całej reszty, tak? Która będzie wykonywała za ciebie rzeczy. Te dzieci zamiast na trzepaki, tylko na te tablety będą. Na tych tabletach, tych komórkach, tych, co to jest? Zastanawiam się właśnie... Mobilne komputery. Ponieważ różne były badania na zasadzie, że znaczy kiedyś tam zrobili tak, że nawet dwulatek jest w stanie tam odnaleźć w aplikacji swoją grę i w nią zagrać. Ale to nie jest żaden problem tak naprawdę, bo dziecko... widzi, że ty stukasz palcem w telefon i tak naprawdę jeżeli to dziecko tym palcem przejeżdża po tym ekranie, to nie ma większego problemu, żeby w coś kliknąć, tak, nie? Tak, znaczy ja oczywiście nie mówię, że to jest jakieś super trudne, tylko na przykład zastanawiam się, no nie jestem rodzicem, ty jesteś tutaj z naszej Jestem trójki, z naszej trójki rodzicem. Jesteś jedynym i na zasadzie limitujesz czas swoim dzieciom? Znaczy zacznijmy od tego, że Jaśka ma 4 lata i Ignacy 6 lat, nie? Więc nie używają... ani mojego telefonu, ani tabletu. Generalnie limitujemy, jeżeli coś, to w weekendy Disney Plus i tam myszka Miki ewentualnie leci z kategorią wiekową 0+, żeby było jak najmniej czegokolwiek związanego z przemocą. Okej. No ale przyznam, Ignacy dzisiaj skończył 6 urodziny, 20 lipca, pewnie jak słuchacie, to już jest tego, więc Ignacy dzisiaj otrzymał ode mnie iPoda Touch 7 generacji. Jest oczywiście poblokowane wszystko tylko po to, żeby muzyki słuchał, bo słucha... Nauczył się słuchać polskiego rapu, więc zna całą Peję, Slamsa, tak, Kalibra, generalnie śpiewa to. Śpiewa, w przedszkolu śpiewa, tylko śpiewa, jak prosiłem go, że jeżeli jest przekleństwo, to żeby to zamienił na coś innego, albo po prostu, żeby to ominął i śpiewał dalej. Łona i Webera całego zna, nie lubi konewki, ale bardzo lubi rozmowę z Bogiem. Peję, Slamsa, tak, mówimy tutaj, jest jedna rzecz, dla której warto żyć, tak, to są rzeczy, Limp Bizkit bardzo lubi i bardzo sobie ceni. Ostatnio 777 też puściłem, bardzo mu się spodobało, więc mnie to cieszy. Z drugiej strony nie chce mi się non-stop mu puszczać, więc ma iPoda, na którym jest serwis muzyczny Apple Music, z którego ja korzystam, wpiąłem go w urodzinę, ma swojego maila. Czy też można słuchać podcastu Luźno przy kawie? Oczywiście, że tak, więc często się pyta tata, dzisiaj podcast, ja mówię dzisiaj podcast, więc jest uświadamiany i w miarę kontrolowanie staram się go w to włączyć, tak? No nie ma już problemu, żeby... zatrzymać, przewinąć, czy włączyć inny odcinek tego serialu, który ogląda, wykorzystując do tego pilot, który jest z płytką dotykową do Apple TV, tak? No więc to jest proste. Uważam, że nie wiem, czy mam, nie wiem, ja pierwszy raz jakby włączam dziecko w technologię, tak? Którą sam się interesuję. Uważam, że trzeba to robić, no... No tak, tylko właśnie, siedzimy razem, że... też gramy czy na Nintendo, czy na Xboxie, no więc... Nie, no, ale limituje, to nie jest tak, że on sam opas zostaje i... Właśnie chyba to jest najważniejsze, bo z jednej strony właśnie chodzi o to, żeby jakby to dziecko będzie żyło, wiesz, tak technologia, jeśli nie będzie nic się złego nie wydarzy odpukać na świecie, to technologia będzie się tylko rozwijać, więc to wiesz, to będzie w ten sposób, oczywiście, że on będzie żył w świecie tych technologii. No ale właśnie jestem ciekawy, w sensie to by trzeba poszukać pewno, może następny odcinek, to właśnie sprawdzę jakieś dane na zasadzie, ile powinno, może też ile
ile nie powinno się spędzać są czasu. Są jakieś dane, no ale to tak samo jak jest z człowiekiem. Ile człowiek jest w stanie się skupić tak naprawdę, to jest te 40 chyba 5 minut, kiedy nas słuchają, to może w tych pierwszych sekundach nie, a potem tego core naszego odcinka słuchają, tak? Potem są w stanie się po prostu wyłączyć. I potem naturalnie potrzebują przerwy. No, dziecko jest trochę inne, ale ja generalnie widzę, no, kiedy tego ekranu jest delikatnie za dużo, no to takie małe dziecko nie radzi sobie z emocjami. My też nie radzimy sobie z emocjami, ale potrafimy zagryźć zęby i pieprznąć się ręką w ścianę, tak? Czy cokolwiek innego, czy się na kimś wyżyć, nie? Cokolwiek. A to dziecko nie wie, w jaki sposób sobie radzić jeszcze z emocjami, albo uczy się to robić, więc widzisz, jak jest tych ekranów za dużo, to widzisz, jak jesteś nakręcony. No. Najfajniejszy przykład jest taki, jak kiedyś Hanka mi kupiła GTA 5 chyba. Na premierę wróciła z pracy, dała mi, ja usiadłem wtedy całą noc, przegrałem, ona się położyła, ja się nad ranem położyłem z paczką o 6, bo tam grałem na Xboxie 360, wtedy jeszcze pamiętam, i po prostu z takim delirium kładłem się spać, nie? Wiesz, dorosły facet tam 22 lata w ogóle, nie? I ma problem, żeby położyć się spać, czy tam 23 obojętnie, nie? I po prostu cały się tam trzęsę, nie? Bo cholera, nie wiem, co się ze mną dzieje, nie? Więc jeżeli ja sobie nie mogę z tym poradzić, to jest problematyczne. Ale z drugiej strony, no, nie wiem, pójdzie do szkoły, a w przyszłym roku już pewnie do podstawówki będzie szedł, do pierwszej klasy, do tej zerówki, obojętnie jak zwał, tak zwał. No to co, no przecież inni koledzy powiedzą, no bo na innych rodziców nie ma wpływu, to będą mówili, czego nie mają, co mają, to też nie mogę tak zrobić, że nie wiem, będzie całkowicie wykluczony z czegoś, tak? Bo potem no tak, będzie łykał jak pelikan, po prostu jakieś dziwne teksty, że nie wiem, ten to wisi z okna, bo tak Spider-Man robi, więc on też tak potrafi, nie? Wiesz, no, oddzielenie rzeczywistości, to jest taka kurwa cienka linia straszna, w której trzeba, że tak powiem, odpowiednio to przesuwać, nie? Więc ciężki ozech. W każdym bądź razie, albo razie bądź, albo między tutaj Bogiem a prawdą, to super, że to badanie jest, super, że ono się zwiększa, ta świadomość rośnie, korzystamy z tego internetu i dobrze, że on jest wykorzystywany. Tym bardziej my go wykorzystujemy na potrzeby naszego podcastu. Tyle, więcej nie chcę o tym nic mówić, bo podobało mi się, chciałem to przytoczyć naszym słuchaczom. A dziękuję, że ta grupa bardzo jest bardzo szeroka, to też cieszymy się i dziękujemy wam, drodzy słuchacze, ta nasza starsza grupa, bardziej doświadczona, z której uczymy się wielu rzeczy. Dziękujemy, że jesteście z nami, dziękujemy, że poświęcacie tą godzinę, żeby nas odsłuchać. Tak jest. Tak by moglibyśmy w sumie zakończyć, nie tak powiedziane. Dobrze. Nie, ja bardzo chcę... 31:20. Dobrze. I kto teraz? Znaczy, jak zrobiliśmy timarka, to są dwie opcje. Albo lecimy z krótką recenzją Tora, albo z poważnym tematem. Bardzo krótką. Znaczy nie, nie musi być nie. Super krótka, bo rzeczywiście nie. Mówiłeś w poprzednim odcinku, co? Tak, byłeś Stosioł i jak? Słuchajmy. I w sumie zrobiłbym jak ty. Czyli obejrzałbym na Disney Plusie po obejrzeniu. Ja mam zwyczaju dla naszych słuchaczy, ja wolę chodzić spoilerowania całego z filmu. Wolę chodzić na filmy do kina, bo jakby czuję, że wspieram w tym, no tak, jakby ten box office i tak dalej. A czy współczuję, no bo ja chodziłem z dziewczyną do kina, a nie na film. Sytuacja wygląda to było bydli, to nie, bydli, to nie, mnie rozbawiło. Straszne. To było strasznie, to było żenujące. Tutaj. No, dziękuję. Dobra, okej, boomer, lecimy dalej. Natomiast... To śmieszne było, ej. Wracając. Nowy Thor, Love and Thunder. Mieszane uczucia ze względu. Po pierwsze, reżyseria Taika Waititiego była bardzo spoko. Tiki. Co to było, po chińsku? Chyba tak. I jakoś jeśli chodzi o wykonanie typu CGI, oprawa muzyczna, klasyka, jeśli chodzi o klasyczne... No nie, no ona zawsze w Marvelu dobra jest. Jest wszystko gites. Fabuła, wszystko szło ładnie i widać, że jakby nie... Najgorsze, co może być w filmach o superbohaterach, to rozlekana, on trwa za długo i jakby ta akcja się już tak jest na siłę. Wyjątek był Avengersi, gdzie po prostu mogłeś to oglądać i wszystko było super. Albo Batmany Nolana, gdzie po prostu ta akcja jest tak syta, że jakby siedzisz przed telewizorem i nie musisz w ogóle odchodzić, bo jest to wszystko tak super i tak ci się to dobrze ogląda. A w kinie nie chcecie iść i siku robić, bo wiesz, że stracisz. bo wiesz, że stracisz. Tutaj niestety... No nie trafisz na swoje miejsce, bo ciemno. Fabuła jakby trochę się potem sypała z czasem. I uważam, że mimo, że Natalie Portman starała się wyciągnąć ze swojej roli wszystko, co mogła, to jest bardzo dużo memów właśnie zrobiono i trochę... Znaczy się, ja Thora bardzo lubię, uniwersum Marvela, to słuchacze wiedzą, nie będę tego 10 razy powtarzał. Tak jak mówię, Doctor Strange był, mogłem pójść do niego, podobał mi się na dużym ekranie, bo to się lepiej ogląda, tak? Szczególnie, że ja nie mam tych telewizorów nie wiadomo jakich i tego nagłośnienia. Ale generalnie cieszę się, że jest Disney Plus, bo ten Thor wiem, że zaraz skoczy, bo już jest nawet baner, w którym już wkrótce na Disney Plusie, tak? Dokładnie ten sam Thor. Ale ogólnie
No to nie była super strata chyba czasu czy czegokolwiek, no. Znaczy, ja po prostu lubię wszystkie filmy Marvela z tej nowej generacji, ale no, czy bym poszedł jeszcze raz? Nie. Czy na Doktora Strange'a nowego bym poszedł jeszcze raz? Tak, na przykład. No tak, na Avengers i tak dalej, więc to jest ta różnica. Mhm. Mówię, jeśli ktoś chce być na bieżąco z uniwersum i ogląda wszystkie filmy Marvela i tak, ale... i tak zobaczy, natomiast nie porwał mnie. Były oczywiście śmieszne, zabawne momenty, Thor jest tak... bardzo taki... powiedziałbym bardziej komiczny w swoim tak, postępowaniu ale od zawsze w Marvelu. Ale w porównaniu do Ragnaroka to beznadziejne. Okej. Okay. No to było tak, że pierwsza, druga, trzecia część tam była ta gradacja, która była coraz lepiej i to Ragnarok jak na zasadzie stwierdzili, dobra, robimy to full for fun i na zasadzie mamy... jakby bierzemy po prostu wątki z komiksów, które musimy przelecieć, ale robimy to zupełnie na fanie, a tutaj było... Ale wiesz, jak w uniwersum Marvela uśmiercili wszystkich, to teraz tak naprawdę trzeba dalej pociągnąć ten temat i no, uruchomić poszczególne opcje, tak? Poszczególne osoby, które były tymi bohaterami do momentu, aż się spotkali, stoczyli ostateczną walkę tak naprawdę, nie? I te historie muszą zostać opowiedziane. No, ale to już są te historie po teraz. Teraz jest ta piąta faza uniwersum teraz masz. No nie, nie, to nie jest po. Jeżeli oglądałeś Czarną Wdowę, która umarła tak naprawdę, tak jak większość z nich po prostu zeszła w tym i została tylko Kapitan Marvel i tam wielu ich nie zostało, to tak naprawdę wszystkie filmy, które są, to jest to, co jakby przed tym się działo. To jest opowiedziana cała ich historia. Mylisz się, Adam. Thor Ragnar, akcja Doktora Strange'a Multiversum się dzieje po, bo nowy Spider-Man siedział po, bo miałeś nawet pokazane przecież, że Tony Stark nie żyje. A, rzeczywiście, i Spider-Man, dobrze. Spider-Man to przeżywa bardzo. Super. A, dobrze. Co więcej, 20 filmów do tyłu. Co więcej, Thor się dzieje po, ponieważ nowy Asgard jest na Ziemi, a nie bo Asgard no dobra, nie istnieje. Okay. No dobra. Tutaj wyprowadzę z błędu. Starzy Norwegowie się prostu, w grobie przewracają. I jest to już po prostu znaczy? To się chyba nazywa piąta albo szósta faza uniwersum Marvela. I stąd okay. Masz wszystkie te na przykład komiksy, znaczy seriale typu Hawkeye, jak to się nazywa? Moon Knight i tak dalej. Zresztą swoją drogą serial Moon Knight... Winter Soldier i Falcon na przykład przecież to, on jest przez to, że jakby nie ma Kapitana Ameryki, oni tak, szukają zastępstwa za niego. Tak, to jest całkiem dobre. Ten był dobry. Zresztą polecam Moon Knighta też na Disney Plusie. Nie spoileruję, bo jest fajny. Dwa odcinki obejrzałem, polecam. Czyli ogólnie Adam daje okejkę, ale jak możecie poczekać na Disney Plusie, niestety nie mamy kodów wam do rozdania, bo Disney Plus się jeszcze do nas nie zgłosił, to... Zapraszamy ale jeśli ktoś do Disneya nas słucha, to zapraszamy. DM us on Instagram or Facebook. Or Facebook or Twitter. Feel free to contact us. Thank you very much. Yeah, thank you. It was loose of the coffee. Dobrze. Tutaj markuj, drogi Maciejku. 36,59. Dobrze, Maciej, dawaj, bo tutaj musisz tutaj nadrobić, bo słuchacze są żądni twojego głosu. Dobrze. A więc, już było o Lewandowskim? Lewandowski. Możemy podjąć ten krótki temat Lewandowskiego, bo ja też chciałbym trochę o marketingu powiedzieć. Wszędzie jest to w mediach bardzo dużo tego. Mhm. No ale wiadomo, Lewandowski przeszedł do Barcelony po długim wspominaniu tego w mediach i... Generalnie krążył temat po sieci już bardzo, bardzo długo. I co? I za 50 baniek. 50 baniek do Barcelony. Chyba najdroższy Polak. Tak mi się wydaje. A teraz, żebym nie skłamał. Tak mi się wydaje, że to najdroższy Polak, który został kupiony. Niewolnictwo w XXI wieku ma się dobrze. Nie, to nie tak. Masz rację. Ja osobiście się zastanawiam, bo oczywiście no, został kupiony fajnie, on sam generalnie chciał w tej Barcelonie grać. Ja się super nie znam na piłce, mamy też w gronie naszych słuchaczy, zresztą jak będziecie kiedyś chcieli, to z miłą chęcią możemy pogadać, że tak powiem, osobę, która dość mocno w sporcie siedzi i może trochę na ten temat z nami porozmawiać, ale ja bardziej chciałbym się skupić od strony wizerunkowej. I tak jak... Nasza ekstraklasa wystartowała, już tam nie mówię o poziomie sportowym, ale bardziej chciałbym się skupić na tym poziomie marketingowym i sposobu wymiany zdań i zapowiedzi i potem gdzieś tam budowania pewnej otoczki wokół tego przekazu.
No to ostatnio chyba, znaczy nie chyba, tylko był mecz, tak? Arka grała z Podbeskidziem Bielsko-Biała i... Ale meczik. I tam Podbeskidzie, że tak powiem, wrzucało gdzieś tam na Twitterze coś tam właśnie, że zaraz tam mecz z Arką i był jakiś tam śledź gdzieś tam rzucony w jakąś laskę, no i na co Arkowcy jak wygrali ten mecz 1-0, to też tam odpowiednio, że tak powiem, pokazali tam coś ze śledziem, na co Podbeskidzie napisała racja i tam była, jest ten taki filmik krótki, gdzie reporterka stoi i ryba jakby podczas huraganu leci i ją w twarz wali, nie? I jakby kwintesencja doskonałości prowadzenia mediów społecznościowych i umiejętności wymieniania zdania, nie? I to było bardzo fajne. I teraz, jeżeli patrzymy sobie chociażby na to, co się dzieje w tych mediach społecznościowych, ja tutaj podrzucam w podgląd tak naprawdę tweet Błażeja Łukaszewskiego, który jakby pokazuje, w jaki sposób prowadzone są te media. Ja się też tak zastanawiam, bo niemożliwe, żeby ludzie z PR, cytuję, niemożliwe, żeby ludzie z PR Barcelony robili takie błędy nieumyślnie. Tutaj nie wycięli ostatniej sekundy, gdy pani mówi do lewego perfect. Przecież taką funkcję pewnie ma 10-letni Android. In my opinion, robię bekę z całego świata. Może taki cel? Nieważne jak mówią, ważne, że mówią. I trochę się z tym zgadzam. Zgłaśnić? Tak. Nie, nie musisz tego zgłaśniać, bo to nawet nie chodzi o to. Tu jest po prostu jakby Lewandowski przybliża się do tego telefonu i tam coś przekazuje. Tutaj jakby jest sam przekaz mało istotny, ale jeżeli byście sobie nawet przyjrzeli wszystkie, nawet samego Twittera, który jest otwarty, tak, i popatrzyli na to, co jest, oczywiście dużo obserwujących FC Bayern München odpłynęło, dużo Barcelonie przypłynęło, tak bym to powiedział. No wiadomo. Jakby tutaj Polacy wszyscy. Dokładnie, tak? Ja oczywiście wróżę super Robertowi, niech robi gra, niech gra, ale ja tutaj od tej strony stawiam się, kurde, no kto w takim potężnym klubie, który na koszulce nie ma w sumie, od zawsze, nie, długo nie miał żadnego sponsora i tak naprawdę teraz jest ten Spotify, z którym gdzieś tam współpracują. Tam jeszcze pod spodem małym drukiem jest luźno przy kawie napisane, ale nie zobaczycie prawdopodobnie. Tak, no, bo myśmy tam ostatnio podpisywali właśnie jak lewy przeszedł, nie? Za hajs patronów bal. Tak można by było powiedzieć. Oczywiście tutaj Adam po swojemu. Bardzo dziękujemy za wsparcie. Błagam, nie anulujcie subskrypcji. I teraz, teraz zaczynam się zastanawiać, jakby skąd to się bierze, bo tak mocny klub, który, no, nie wiem, uskutecznia marketing, który sobie wygląda tak samo jak, no, bo tam teraz jest zgrupowanie w Miami, bo grają jakieś chyba mecze pokazowe, nie wiem jak tam to z tego kalendarza wygląda, ale stoi przy tej budce tego ratownika i tam gdzieś ten facet idzie z to, no po prostu to tak z żadnym gustem i z żadną taką umiejętnością robienia, to już nawet chyba Wisła Płoc w zeszłym roku, jak tam też czy dwa lata temu był podpisywany kontrakt, to coś w stylu GTA po prostu zrobili takie ujęcie i ten zawodnik szedł i tam przebierał się i to wszystko zrobione po prostu przemyślane, tak? I to można zrobić, nie wiem, mając pomysł, szybko to wyreżyserować, krótko i tak naprawdę usiąść, przepraszam, przerobić to po prostu bezpośrednio w programie do edycji tego wideo. Ja jestem po prostu do maksa zaskoczony, kurde, skąd to się wzięło i dlaczego to w taki, a nie inny sposób wygląda po prostu, nie? Tylko tyle. Mogę zrobić komentarz do najlepszego sportu świata? Chodzi o Pici Polo na trawie. Sytuacja wygląda w ten sposób, że wiemy, że Barcelona ma problemy, ale jak widzimy, no, piłka nożna jest jednak najbardziej konsumowanym sportem i to jest właśnie ten paradoks, który powiedzieli, że z jednej strony nie wiem, czy Barcelona nie była nawet na skraju bankructwa, ale tak duży zespół, tam jest taka kasa idzie i nie są w stanie tego dobrze zrobić. A na przykład wsiadłem sobie, przejrzałem sobie właśnie w trakcie, jak mówiłeś, po kolei jakby komunikację zespołów w formule i na przykład jak ładnie robimy, jak ładnie tam na przykład jest zapowiedziane, że kierowca po prostu z niższych lig będzie zastępował na sesji takiej praktycznej, w której po prostu sprawdzają bolid, przystosowują do Grand Prix Lewisa Hamiltona i będzie zastępowany przez Jurego Vipsa, tylko De Vriesa. Przepraszam, pomyliłem zawodników. Się zgodziliśmy na to? Sytuacja, poczekaj, tylko skończę. I sytuacja, słuchajcie, zaraz tam wam wyślę link, to pokażecie na podglądzie. I zobaczcie, jak tam jest to ładnie przekazane versus na przykład te nasze zapowiedzi lewego. I ja się zastanawiam, skoro to jest najbardziej oglądany sport świata, tak, w sensie najczęściej, i te kluby płacą 50 baniek za zawodnika, to nie możecie go dobrze zapowiedzieć na zasadzie, w sensie, nie wiem. No i to jest clue, o którym mówię. Patrzysz na kluby polskie, które mają budżet, no, w
alfa, promil tego, co oni mają i to zupełnie inaczej wygląda i dlatego się po prostu zastanawiam, nie wiem, czy to na szybko wszystko i tak dalej, wygląda po prostu dziwacznie, nie? I to jest jakby całe clue tej mojej wypowiedzi i tego, co chciałem wam przekazać, po prostu jakie to jest dziwne i jak mi się to po prostu nie podoba, nie? Dobrze, to czekamy na Adama, na formułę, czy... Nie, to ja po prostu wam zaraz podrzucę to, wrzucicie na poglądzie, natomiast mówię, chodzi o to, że tutaj najmniejsze drobiazgi, czemu wspominam formułę, bo formuła naprawdę dba, zespoły Formuły 1 naprawdę super dbają o komunikację i wszystkie zespoły naprawdę bardzo dobrze i ładnie ją prowadzą, natomiast tutaj, kurczę, nie wiem. Bo mówimy o sporcie, który jednak jest dobrze oglądany i są duże pieniądze, natomiast i tak w piłce nożnej są większe, a tutaj dają radę robić to o wiele lepiej. No to słychać wiesz, nawet. No właśnie, nawet to, co powiedział Adam, że w polskiej lidze masz lepsze te zapowiedzi, więc to, ale to, to, nawet, to wystarczy ten argument. Ale słychać to nawet po wypowiedziach kibiców, czy wypowiedzi po prostu pod tweetami chociażby i tam oni odpowiednio odpisują, że no... Nieważne, niech lewemu będzie okej, a tutaj chodzi po prostu sam efekt tego, co się pojawia tak naprawdę, nie? Więc to jest... oni są w stanie wybaczyć, nie chcą zobaczyć po prostu widowisko i tyle, nie? Ale ja jestem po prostu zbulwersowany tym, jak bardzo w XXI wieku, jak dziwnie to wygląda, zresztą sam spot, w którym żegna się Roberta Lewandowskiego przez Bundesligę wyglądał po prostu kosmicznie, taki fajny rysunek jego całej jakby historii i tak dalej, bardzo fajnie i bardzo ładnie pożegnany, że tak powiem, z Bundesligi, w której no spędził sporo swojego czasu tak naprawdę, nie? I tam się zbudował i tam zaczął doskonale grać. No dobra. I zarabiać duże pieniądze. No... Dokładnie. Dobra, timerkujemy. 45-12. Ja bym chciał, żeby wjechał poważny temat. Dawaj. Zaraz nie będzie tego, ale to jest twój temat o Ubergate'cie. Nie, to sobie zostawimy na potem, bo to jest rzeczywiście dużo, nie będziemy tego teraz odpowiednio zapinać. Znaczy... A na Flat White'a? Myślę, że możemy na Flat White'a. To już tam mało istotne. Ja bym chciał chwilę poopowiadać o Sopocie. O Sopocie? No. Tak, bo wczoraj przyjechałem. Tam kiedyś. Też mój przyjaciel wczoraj przyjechał i spotkaliśmy się w Sopocie. I ja pierwszy raz wyskoczyłem do Sopotu by night, tak bym to powiedział. Ale tak realnie by night, czy by ale night wersja dorosłego człowieka z dwójką dzieci, czyli 23 do domu? Nie, no ja o 20, chyba około 24 wsiadłem na rower i wróciłem do domu tak naprawdę. Ale to tylko wynikało z tego, że nic się nie działo, albo bym powiedział, po prostu tych ludzi było sporo i jakby... Ten tłum ludzi, który pojawia się tak naprawdę w Sopocie, bo nie wiem, bo jest to letnia stolica lansu i bansu, że tak powiem, jest dla mnie dość zaskakujące. Od samej ilości ludzi, nie wiem, stoimy, przeszliśmy się, zobaczyliśmy, zbulwersowała mnie jeszcze jedna rzecz, o której zaraz wam powiem i to zdjęcie wrzucimy na stronę naszą stronę, będziecie mogli zobaczyć. Bo doszedłem do tej polskiej kiełbasy, zresztą człowieka, który na TikToku dość mocno opowiada i robi całkiem fajne TikToki na temat polskiej kiełbasy. To mnie ominęło. Jak nie mam TikToka, to nawet nie słyszałem nic o kiełbasie. Siedzimy sobie na dole Mociaka, siedzimy sobie przy fontannie, tamte takie, kojarzycie, nie? Takie pistolety, na które jakby nakładasz taki ala helikopter, wyciągasz tą linkę i to startuje do góry jakby, nie? Tak, i on sprzedają to oczywiście za 5 dych. Tak, za 5 dych, czy nie wiadomo za ile. To jakieś, nie wiem, 10 zł. No tak, no to jest, wiesz, to tam LEDy się po prostu świecą w kolorze, jak to się kręci i to jest całkiem... Ale każdy dzieciak to chce oczywiście, jak to zobaczy. Tata, kup mi. Albo mama, nie? Więc tak, ale sobie siedzimy po prostu tam, rozmawiamy przy fontannie i ja po prostu widzę, że tam... chyba brat starszy od młodszego wziął to, stoi tam na wysokości wejścia do multikina, no i tam są te drzewa na tym parku, jakby w tym parku i tam bierze, tym podkręca, leci to na górę, zatrzymało się na tym drzewie. Ja myślałem w ogóle na początku, że to jest dron, więc mówię, czemu on na tym pilocie nie wkręci tych śmigieł mocniej, żeby to po prostu się spieprzyło z tego drzewa tak naprawdę, nie? No, nie chciało się spieprzyć, więc po prostu stało tam. Ten jego młodszy brat kładzie się na ziemi, drze się, po prostu wali nogami, bo znaczy, no nie dziwię się, może się nie zdążył tym pobawić, żeby to polatało i już zniknęło. I ta nieumiejętność, znaczy ten zrzucił wszystko starszy brat, już tam chciał się wspinać na to drzewo, jednak zakorzaczył i zrezygnował jednak wchodzenia na drzewo, żeby to ściągnąć, bo to na wysokości trzeciego piętra się zatrzymało, nie? Trzecie, drugie piętro. Drugie, trzecie.
Tak, dość wysoko. Jest straż wysoko. Straż pożarną. Ty, no, jechała tam densa z pożarna, bo bąbelki po prostu straciły zabawkę. 112, ja przepraszam, bo jakby tutaj w sumie nie kot na drzewie, tylko tam część śmigła tak naprawdę potrzebujemy odzyskać. Może i kot, może i kot obok, ale... Nie... Jakby ty niekoniecznie to proszę przyjechać. Ale bąbelek mi płacze i nie chce się uspokoić, bo mu brat zepsuł zabawę. Tak jest, bąbelek płacze, jest problem. I teraz w tej całej w ogóle sytuacji potem widzę, no ja mówię, wziąłby butelkę z wodą, którą dzierżył w ręce i po prostu niech rzuca w to drzewo, to pewnie spadnie w jakiś tam sposób, tak? Znając jego szczęście, to by została jeszcze wziął butelka. Butelka myślę, żeby tam spadła, no musiałby niefortunnie ją wrzucić, nie? Wziął buta, rzucał tym butem gdzieś tam dookoła, to przelatywało. Ja po prostu stałem i ja byłem po prostu... Ja nie mogłem jakby... To było fascynujące, nie? Już właśnie brałem telefon, już chciałem dla naszych kochanych słuchaczy, że tak powiem, nakręcić dobrego Insta Stories, żeby to ładnie pokazać, jak to pięknie wyglądało. Byłem zafascynowany po prostu w jakiś sposób. Jakby nie udało mu się ściągnąć tego śmigła, rzucał, gdzieś tam obok to przeleciało i tak dalej. Jak patrzę na niego, rzuć to od dołu, a nie tam z tego tak zwanego rzutu podjajecznego, nie? Czyli rozkroczone nogi rzucasz do góry, a niekoniecznie rzucasz zza pleców, bo to leci taką parabolą, nie, już tam mówię, zeszły się mamy i cała reszta i tam fizyka już cała E równa się MC kwadrat. Sędziowie tam wystawiający noty, zarzuty. Tak, tak, zastanawiali się, w jaki sposób to można by było przerobić i jak to można by było przerobić, no, ale nie udało się, więc generalnie to zeszło. No i w całej, posłuchaj się, sytuacji przeszliśmy się jeszcze dodatkowo wokół przy Molo i posłuchajcie, tam generalnie jest taka, może część z was generalnie zna, jest taka marka, która się nazywa Polska Kiełbasa. Ja słyszałem o tym miejscu, ale nie podchodziłem, i teraz nie widziałem. Załóżmy, macie kiełbasę w bułce. No, niech ona będzie trochę wyszukana, trochę jak te hamburgery. 4,50 chyba, ile w Żabce. No, czy hot dog na Orlenie za 7 ziko, tak? Z Coca-Colą załóżmy, czy tam piątka, obojętnie, nie? Z kartą Witaj, odpowiednio taniej, ale pytanie jest takie, posłuchajcie, bo to jest jakby pozycjonowane pod tytułem hot dog premium, tak? No dobra, ale co tam jest, jakieś cebulka? No tak, załóżmy, może być, tam jest jakaś tam duszone, ma jakiś majonez truflowy, szczypiorek, majonez truflowy, orzeszki ziemne, jakieś i tak dalej, w ogóle piklowane ogóreczki, prażona cebuleczka, musztarda. No to tak. No dobra, ale powiedzcie mi tak naprawdę... Trzy dyszki. No właśnie, generalnie zasady mamy za trzy dyszki, za 29,99, jak 28... Jak to może cztery, no. I też jest kup dwa klasyki, zapłać tylko 25,99 za każdego, więc doskonale jakby wypozycjonowana promocja i jakby w myśl tych kraftowych piwek, które tutaj dzisiaj Maciej nas uraczył, zresztą bardzo dobrych, bezalkoholowych. Tak, bo samochodem jest... Ładnie pachnie. No to... To jest samochodem, to jest samochodem. To płacisz, jesteście chyba jednak ludźmi. To płacisz generalnie siódemkę, nie? Załóżmy tam za jakieś tam piwo, potem kupujesz tego hamburgera, który się nazywa Double Dead by Cheese na przykład i tak dalej, nie? Czyli tam jakiś podwójny cheeseburger z jakąś ilością nie wiadomo jakich rzeczy, które są na tym burgerze. Kurwa, i teraz posłuchajcie, patrzę sobie na to menu, no i generalnie jest spoko, ale na samej górze pojawia się napis, nie mówcie tylko co, ale zobaczcie, jaka to jest cena u góry. Tylko jeszcze nie mów. Widzisz? I teraz posłuchajcie, nazywa się jakby hot dog, posłuchajcie, drodzy słuchacze, zresztą zdjęcie jest na naszej stronie internetowej. Nie wiem, na ile budce Polska Kiełbasa robimy reklamę bezpłatną, ale mimo wszystko Gold is the new black. I teraz posłuchajcie, złota kiełbasa kosztująca, ja tutaj zrobię przybliżenie do kamery, a nie będzie tego widać, bo nie wyostrzę, 99 zł i 99 groszy. Jakim trzeba być, nie wiem, może to właśnie po to, że kupujesz taką kiełbę i na Instagramie albo na jakimś Facebooku w storiesie chwalisz się, że kupiłeś kiełbę za 100 ziko. Ale co ona ma w środku? Już ci mówię. Bułka czarna. Znaczy bułka jest generalnie czarna. No to jest... Ma polską kiełbasę... W Łoperze mogłeś zamówić w Burger Kingu 4 lata temu. No dobrze. Tak. Masz polską kiełbasę, która jest ze znaczkiem Reserved, więc zakładam, że pewnie jakaś marka zastrzeżona, polska kiełbasa, czyli pewnie jakaś tam podwawelska, czy inne gówno kupione, dokładnie tak. Grillowana, ona jest duszona w piwie. I uwaga, te 100 zł musisz zapłacić za jadalne płatki złota 23-karatowe. Chipsy z boczku, majonez truflowy i szczypior. Ale po cholerę... To złoto po prostu. No właśnie się kurwa zastanawiam. Po chuj wkładać jadalne płatki złota i co? Tylko tym się pochwalić? Ja naprawdę tego nie kumam. Założę się, że jakaś influencerka to kupi i zrobi, a cheat day, gold, cheat day, gold. Nie, ja się generalnie zastanawiam, 100 ziko za burgera, znaczy
no, kumam ideę dobrze go podanego hot doga, gdzie masz po prostu hot dogi w bułkę wkładane na Orlenie. No to jest kurwa lekka przesada, żeby stówę zapłacić za polską kiełbasę w 23-karatowym jadalnym kurwa bułce, no do cholery jasnej. Ludzie, no co tu się dzieje? A ile tego złota jest w Goldwasserze? Bo w Goldwasserze też jest jakieś złoto, które jest wypijalne. Też niedużo. No tak samo pewnie jadalne jak to. Jak przyjedzie sobie taki, przypłynie sobie taki Szwed tutaj do Sopotu, to dla niego to nie są duże pieniądze w zasadzie. Zobaczy, ty, jakieś... No, 50 grosze. Koron musi za to zapłacić, ja, tak? Ja obstawiam, że realny food cost tego jest 20 zł, a reszta to jest po prostu, wiesz... No, czy nie, czekajcie, 180 bardzo. Koron, tak? Bo korona to jest 50 groszy, jak dobrze liczę. No to to jest 5 piw w sklepie dla niego. Dobra, no, fuck it, ile? Czy no 5 piw? Gdzie? W Szwecji? No... Dobra, ale posłuchajcie, chodzi mi generalnie o sam fakt, no kumam bułę za trzy dychy, no bo tak się za hamburgery je, no tu jest zakładam lepiej podany burger, znaczy burger, kiełbasa po prostu, jako ten hot dog premium, ale kurde, no za 100 zł jeść po prostu hot doga to jest lekki absurd, nie? To prawda, ale z drugiej strony masz też, nie wiem, sobie pojedziesz do Dubaju jakiegoś, masz tam restaurację Nusreta, gdzie też masz w złocie wyłożone, nie wiadomo ty, no, co, ale steki, no porównujesz tam... Dubaj do budy, która jest no, w drewnie prawda. I sprzedaje hot dogi premium. Prestiżowym miastem, jednym z najdroższych w Polsce, tak? Miasto lansu i bansu tak naprawdę, no w którym właśnie. Takie rzeczy dostaniemy. Jestem, więc generalnie było tak dosyć, powiedziałbym, czułem się trochę jakbym... A kusiło przez chwilę? Nie, w życiu, bo jakby jak spojrzałem na to, to stwierdziłem, że te 100 zł naprawdę zdecydowanie więcej rzeczy jestem lepszych w stanie zrobić. Nie wiem, przedłużyć domenę czy program, którym streamujemy dla naszych słuchaczy tak naprawdę, więc stwierdziłem, żeby dostarczyć że jednak... najlepszą jakość. Dokładnie tak, więc te 100 zł za kiełbasę w bułce to jest lekka przesada. Podsumowując wypad do Sopotu, cieszyłem się, że dojechałem rowerem, cieszyłem się, spotkałem się ze znajomym, spiliśmy piwo w browarze Sopot, zjedliśmy coś, poszliśmy sobie gdzieś tam dalej na spacer, było całkiem fajnie, ale ilość ludzi plus droniki latającej kiełbasy po 99,99 to jest generalnie lekki absurd, kurwa inflacji nie ma żadnych problemów, wszyscy żyją jak chcą. I dobrze, niech każdy żyje jak chce, no to jakby tutaj nie będziemy nikomu mówili, jak mam żyć, nie? Nie, dla mnie Sopot... Część naszych znajomych, w sensie moich i Maćka jakby lubi, znaczy twoich też, lubi chodzić na, Adam, lubi chodzić na Sopot ze względu na właśnie tego, że wychodzimy po prostu z uniwersytetu, czy przez bliskość uniwersytetu, w sensie naszego wydziału, tam sobie wynajmują jakieś mieszkanko i sobie wychodzą właśnie na wieczorem jakieś wyjścia, ale właśnie cenowo nigdy mi się to nie spinało. Ile zapłaciliśmy za te piwo, znaczy za, jak ostatnio byliśmy na stoczni, Maciej? A co, byliście spawać, czy co? Tak, zrobiliśmy... Ale za jedzenie, czy za... No tak, ten, bo ja za moje zapłaciłem 15, a za moje zamówiłem gofra. To tak samo. 15 zł za gorfę, ja pierdolę, już to w ogóle coś... No tak, no, ale tam... No tak, ale z drugiej strony byliśmy na bardzo ekonomicznym evencie. Adam, byliśmy na stand-upie pod chmurką wersji, który nie był stand-upem pod chmurką, czyli na stand-up na piachu, to się nazywało? Ten event organizowany? Najbardziej ekonomiczny. W każdym razie był stand-up na plaży i było bardzo fajnie. I wejście dwie dychy. I piwo w cenie. I piwo w cenie. Mogłeś... All inclusive. No po prostu, wiesz, dobrze. Idealnie. Najbardziej ekonomiczny stand-up to jest właśnie Sopot by Night, gdzie usiadasz sobie na przykład przy krzywym domku i obserwujesz tych ludzi. To jest i masz, kurwa, robota. Zajebisty stand-up za darmo, rowerem dojedziesz, możesz sobie za 5 ziko, czy za, no, za 6 ziko tak naprawdę jedną gałkę jakiegoś loda gdzieś kupić i będzie całkiem przyjemnie. No, tak, to jest... Ja zrobię jest jedną wprędkę. Tosia, możesz zamknąć drzwi, bo albo Adam, bo komary zaczynają latać. Jaka Tosia? Tu nikogo takiego nie ma. To to jest Tosia? Tu nie ma, taki, jest Tosia. Nie ma takiego człowieka tutaj. Dobrze, ja bym chciał... Żebyśmy tak naprawdę... To jest naszą asystentką. 57-17. Czy to moment? Tak. Z kodem LPK 2022 20% zniżki na kawawbiurze.pl na kawę marki Veronesi. Tak, posłuchajcie, tutaj dochodzimy już, bo kończymy, posłuchajcie, już powoli odcinek. Tutaj mamy ładną kawę Veronesi, która się nie chce wyostrzyć. Veronesi, ja nie potrafię tego wymówić odpowiednio. Posłuchajcie, super bar. A możemy jeszcze jeden temat, czy jeszcze... Nie, 20... Tylko kawce jest.
LPK 2022 to jest 20% taniej, posłuchajcie, drodzy słuchacze, więc niezmiennie zapraszamy was na stronę naszego partnera podcastu kawawiurze.pl i tam wypijecie i kupicie najlepszą kawę, jaką się tylko da. Teraz do grilla się może przydać, jak jesteście na domku i zabieracie ze sobą ekspres, a niektórzy tak robią, ja też tak robię. Naprawdę? No to no, żeby wypić dobrą kawę. Na rowerze? Bierzesz? Nie, no to już samochodem już będę taki, nie? Żeby nie... No. I posłuchajcie, wtedy sobie tak naprawdę bierzesz tą kawę odpowiednio, wypijasz i możesz ją zmienić. Żeby nie było, Maciek tutaj właśnie w trakcie podcastu, żeby nie było, że tylko piwo, wypiliśmy tą pyszną kawkę. I posłuchajcie, zapraszamy, żebyście zostali mecenasami naszego podcastu. Chcieliśmy podziękować... Natalce. Julii. Marcie. Bartkowi. I Mateuszowi. Bardzo wam serdecznie dziękujemy, że nas wspieracie i my też zachęcamy was do wejścia na stronę patreon.com/lpkpodcast. Na naszej stronie też jest linki. Jeżeli wam się podoba to, co robicie, to co robimy, no to będzie nam niezmiernie miło, jak nas wesprzecie. A o czym będzie w Flat White'cie? A we Flat... mała zapowiedź. Ja myślę, że o wyborach prezydenckich w 2040 roku, można powiedzieć. Tak jest, czyli tutaj wjedzie na rozgrywki Mata. Ja bym chciał po tym odpowiedzieć, jak Microsoft ściąga wygląd Facebooka do aplikacji Teamsów. I tutaj mamy dla was kilka rzeczy. I chciałem jeszcze powiedzieć o... Ubergate'cie, jeszcze najważniejsze. Nie, chciałem jeszcze powiedzieć o kampanii billboardowej, gdzie są te dzieci i bardzo fajną odpowiedź Fundacji Pomagam, która odpowiada obok tych samych billboardów, tu jestem, z kodem QR code. To wszystko we Flat White'cie, jak... I więcej, być może. Dokładnie. I jak tylko zdecydujecie się, to będziecie mieli dostęp do tego, co będzie w przyszłości i do tego, co pozostało. No to co, ja myślę, że możemy już kończyć? Macie, jesteś gotowy? Kończyć. Do kończenia? Tego jeszcze nie robiłem. A właśnie, bo dzisiaj pierwszy raz byłem za konsolką. Poszło ci dobrze. Trochę mi pomagałeś, ale myślę, że całkiem nieźle. Tak, dobra. To co? Procedura. Bardzo wam serdecznie, kochani, dziękujemy. Życzymy wam udanego weekendu. Pijcie wodę, pamiętajcie, dużo wody trzeba pić i noście czapkę na głowie. Tak jest. Tak i smarujcie jest. Się, żeby głowę nie będzie przypaliło. Gorąco. A my zapraszamy za 15 minut na Flat White'a. Ci, co chcą z nami słuchać, oczywiście możecie też potem słuchać to na martwo, jakkolwiek to brzmi. Dziękujemy wam bardzo i życzymy wam super udanego dnia. Do usłyszenia. Do usłyszenia. No cześć, trzymajcie się. Teraz klikam to i widzisz tam nas? Nie, teraz musisz kliknąć. No, możesz nas wyciszyć tutaj, dokładnie. No. Słuchaliście LPK Podcast. Zapraszamy na www.luźnoprzykawie.pl. Do usłyszenia jak zawsze w piątek, punktualnie o 7 rano.